wszyscy szachiści to artyści. To jest motto naszego turnieju. Jest to w tej chwili drugi turniej z projektu z Ministerstwa Sportu. Kolejny będzie w Zakliczynie, a finałowy w Tuchowie. W sumie w pierwszym turnieju wzięło 110 osób, a w tym turnieju około 60 jest szachistów z naszego rejonu powiatu tarnowskiego. Dzisiaj mieliśmy taki lekki, przyjemny turniej, właściwie dwa turnieje. Jeden dla młodzików, debiutantów, gdzie maksymalną kategorię mieli czwartą lub piątą, ale większość to bez kategorii. I grali je tak jak na zasadach już zawodowych, to znaczy z zegarem, na dystansie 7 rund. U nas rodzinnie graliśmy w szachy, tata, dziadek, ja też grałem, moja siostra zdobywała sukcesy na arenie międzynarodowej też. I ogólnie zaczęliśmy grać około 1,5 roku temu. Antoni w wieku 4, Zuzia w wieku 5 lat. Stworzyliśmy taką akademię przy klubie LKS Czarna w Czarnej. Zapraszamy młodych zawodników. Można zdobyć bardzo fajny puch. Drugi turniej, jest tu właściwie większość czołowych zawodników z Tarnowa. 39 zawodników grają na dystansie 7 rund. Tempo jest 15 minut dla każdego zawodnika. No, walka jest zacięta. Jeśli idzie o dzieci, no to należy się cieszyć, że coraz więcej maluchów gra, bo na bazie masowości budujemy wyczyn. No, jeśli idzie o region tarnowski, no to mamy jeszcze w czwartym kwartale kilka imprez. Mieliśmy w lecie 21 turniejów w amfiteatrze letnim Tarnowie, gdzie udział wzięła rekordowa liczba, aż 919 ludzi. W tych turniejach to biorą udział właśnie od dzieci od lat 6, 7, aż nawet do 80, a więc jest różnica ponad 3 pokolenia. Korzystając tu z anteny, serdecznie pozdrawiam wójta Bogdana Stasza, bo 20 lat temu żeśmy robili tu Mistrzostwa Małopolski. To jest turniej z cyklu 4 turniej. To jest takiego naszego projektu, który autorem jest pan Jarosław Kaniewski, prezes Stowarzyszenia Pasja Futbolu. I pieniążki przyszły właśnie na ten cel z Ministerstwa Sportu w Warszawie.